kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam mega niespodziankę od LOL Surprise. Mam tutaj mnóstwo magazynów, które możecie dostać w kiosku, ale nie będę dzisiaj sama. Cześć, przyniosłam jeszcze więcej gazetek do rozpakowania. Wow, słuchajcie, mamy ich tutaj mnóstwo. A ja dorzucę coś specjalnego, to właśnie koło będzie decydowało, ile magazynów otworzy dzisiaj Sylwia. Wow, słuchajcie kochani, to będzie niezły challenge. A jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej tych gazetek, to wpadajcie koniecznie na kanał Mega Dyskont i oczywiście do naszej kochanej Crazy Moni. Może uda nam się dzisiaj otworzyć ten mega zestaw albo uroczy zestaw naklejek. Dobra, dzięki temu, że Iza mi dała koło, będę mogła wylosować cyfrę i ona mi wskaże, ile gazetek dzisiaj otworzę. Ale pamiętajcie, że to jest taki nasz mini maraton. Reszta gazetek na Mega Dyskoncie i u Crazy Moni. Wow, zobaczcie! Wylosowana cyfra to 4, czyli otwieramy aż 4 magazyny. Dobra, musiałam wybrać. Sorry, kochani, ale mam już 4 gazetki. Słuchajcie, każda z nich jest inna, to co? Zaczynamy otwieranie. Niby malutka ta gazetka, ale ja widzę, że w środku ma mnóstwo niespodzianek i się super nazywa. Jest to Widzę Róż. Przeglądamy od razu do środka. Widzę na pewno, że tutaj będzie mnóstwo różnych, słuchajcie, gier i zabaw. Wiecie co? Od razu zacznijmy z naszą Hops. Ona jest koszykarką i musi wrzucić tę piłkę do kosza. To może sprawdźmy, czy droga A będzie idealna. O rany, nie, słuchajcie, tutaj się nie da. To sprawdźmy teraz D. To powinniśmy robić długopisem, ale ja, słuchajcie, zrobię to paluszkiem i chyba jest! Trafiłam! Teraz pytajcie za kredki, aby pokolorować te przepiękne laleczki. Teraz przejść, uwaga, uwaga, do mojej ulubionej strony. Wow! Naklejkowy zawrót głowy! Tutaj chyba możecie znaleźć naklejkę ze swoją ulubioną laleczką. A zobaczcie teraz na tę stronę. Nasze zwierzaki z LOL Surprise wybrały się na piknik i każdy z nich może wybrać swój ulubiony kocyk. Ja wiem, że te gry i zabawy są super, ale dla mnie najlepszą stroną oczywiście są te naklejki z tej uroczej różowej gazetki. Co się stanie, gdy połączymy LOL Surprise i tablicę do rysowania? Ten oto super magazyn! Zobaczcie, mamy tutaj specjalny pisak, a w środku specjalne strony, po których możemy pisać. Dobra, to lecimy, kochani. Te strony są super fajne, takie śliskie. Dzięki temu będziemy mogli fajnie pisać tym pisaczkiem. Zobaczcie, w ogóle przetestujmy go. Jesteśmy w kinie, mamy tutaj ekran i możemy coś namalować. Skoro jest taka piękna pogoda, to ja może narysuję tutaj jakąś plażę. Tutaj zrobię jakąś palmę, kokosy, które na niej są i oczywiście gigantyczne słońce, bo jest bardzo ciepło i odlatujące ptaki. To co, teraz przetestujmy, czy faktycznie da się to zmazać. Biorę gąbeczkę. Wow, zobaczcie na to, ale czary! Wow, w każdej chwili możemy zmienić swój rysunek. Tak mi się spodobała ta gazetka, że słuchajcie, chyba zacznę kolejną jakąś zabawę. Musimy dorysować kolejne wzory. Tutaj dla naszej laleczki musimy dorysować łuski. Wiecie, takie jakie ma rybka na sobie. O, zobaczcie, wystarczy, że będziemy robić takie śmieszne bąbelki. Z tej strony powinny być koła i kropki. Wiecie, skąd one się wzięły? Z tutaj, z tego wzoru, który ma ta laleczka na swojej sukience. Widzę, że tutaj musimy dorysować mur. Może na nim pojawi się jakieś fajne graffiti. To jest też bardzo łatwe. Wystarczy dorysować takie cegiełki. A teraz przyznajcie się, kto z Was potrafi taki warkocz namalować? Zobaczcie, Wam pokażę, jakie to jest łatwe. Wystarczy zrobić takie kreseczki, a następnie to ze sobą połączyć. Z tą gazetką naprawdę można się świetnie bawić. Jest bardzo przyjemne, słuchajcie, to, że możemy to rysować i w każdej chwili zmazać i zacząć po prostu od nowa. A jeżeli lubicie taką tradycyjną kolorowankę, to ja tutaj sięgnęłam po Pokoloruj Świat z LOL Surprise. No i po prostu w środku mamy wizerunki naszych laleczek, a najlepsze jest to, że są jeszcze podpisane, więc wiecie, kogo malujecie. Jest Pink Baby, tutaj mamy Madame Queen. Oj, to jest jedna z moich ulubionych. Pamiętam, że miała taki różowy strój ubrany. Wow, mamy nawet całe rodzinki. Tutaj laleczka z młodszą siostrzyczką. Tutaj również. Zobaczymy, czy jest jakiś zwierzak.
O rany, słuchajcie, jest! Mamy tutaj Sleeping Bibi ze swoim kotkiem. A za każdym razem z tyłu takiej gazetki mamy pokazane kolejne numery, jakie możecie kupić w kiosku. A na końcu coś, na co czekam najbardziej, bo doczytałam, że w środku mamy 3 szałowe prezenty i do tego jeszcze 2 magazyny. To wiecie co? Znajdę, gdzie to tutaj się otwiera. Chyba wiecie co? O, tutaj na dole. O rany, trzeba to mocno odkleić. O wow. No dobra, słuchajcie, i wysypuję. Ula la, słuchajcie, kartonik. O, jaka super fajna biżuteria, są pierścionki i mega fajna bransoletka, która zaraz wyląduje na mojej rączce. Tutaj ile jest rzeczy. Wow, paznokcie, tutaj jakaś taka tablica, no i gazetka. Dobra, nie tracę czasu, tylko od razu wyciągam. Nie dość, że mamy tutaj takie fajne kółeczka, to jeszcze taki napis LOL Surprise. Czy to się zmieści na moją rękę? Jest! Zobaczcie, jak pięknie to wygląda. I do tego jeszcze mamy chyba 2 pierścionki z wizerunkami laleczek. Szkoda, że mam pomalowane paznokcie, bo z chęcią bym sobie przykleiła te naklejeczki. Zobaczcie tutaj, z laleczkami. Ale bardzo mi się jeszcze podoba to. To się nazywa Szyfroble LOL. O rana, jaka skomplikowana nazwa. Jest to takie małe, niepozorne pudełeczko, do którego przyczepiony jest super fajny bryloczek z taką buźką. I wiecie, co jest fajne? Że tutaj te napisy możemy ściągać i tworzyć je samemu, ponieważ dołączony był tutaj zestaw super literek i nawet takich obrazków. Pewnie też jesteście ciekawi, co się znajduje tutaj w tym magazynie. Czy warto jest w ogóle kupić taki super fajny zestaw? Wow, ewidentnie jest to dla dziewczyn. Mamy tutaj pokazane, jak pomalować paznokcie. Pięknie to wygląda, szczególnie z taką tutaj kokardką. Kolejne to są zabawy, gry, jakieś, zobaczcie tutaj, wow, fajny pokazany jest ten kociak. Go, go, miau, miau. Prawdziwa gratka dla każdego fana LOL Surprise, czyli super fajny plakat. Może nie jest to lolowe, ale jest mega słodkie. Spójrzcie tylko na tego psiaka. Magazyn numer 2 z tego gigantycznego zestawu, z tej nawet bym powiedziała, że wielkiej paczki. Tutaj oczywiście też mamy jakieś super fajne zagadki, super fajne historyjki, jakieś porady dla dziewczyn. Wow, co się dzieje? Znowu tutaj mamy pokazane paznokcie. Jest tutaj nawet brokatowy labirynt. Wow, jaki fajny plakat. Z jednej strony mamy taką ciemną laleczkę, a z drugiej słodką różową. Trafiłam na coś super mega fajnego i zaproszę zaraz Izę. Będzie miała tutaj niezły wybór. Wow, jesteś gotowa? Co to będzie? No trudne jestem. Decyzje z LOL Surprise. No może okay. Nie tak trudne. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Wanilia czy czekolada? Wanilia. Drugie. Spać do późna czy wcześniej wstawać? Spać do późna. O wow, a wy też odpowiadajcie na te pytania na dole w komentarzu. Kozaczki czy klapki? Na tą pogodę zdecydowanie klapki. Okej, okay. To jest fajne pytanie. Czytać książki czy oglądać filmy? Czytać książki, zdecydowanie. A którą gwiazdę wybierasz? Taylor Swift czy Katy Perry? Katy Perry. Okej, okay, to już mniej więcej wiemy, jaką muzykę lubisz słuchać. Oh, ale tu będzie trudny wybór. O, już się boję. Perły czy diamenty? Diamenty, kobiety kochają tak, diamenty. Typowa kobieta. No i teraz ostatnie pytanie. Rzucać do kosza czy biegać po bieżni? Rzucać do kosza. Super, to wiemy, że Iza lubi grać w koszykówkę. Liczne koło wylosowało Sylwii 4, tak więc mieliście okazję zobaczyć 4 wspaniałe magazyny LOL Surprise. A nawet było ich trochę więcej, bo w jednym pudełku ich były aż 2. Wow. Więc ja Ci bardzo dziękuję za to koło. Mam nadzieję, że bawiliście się świetnie. Wpadajcie na kanał. Mega dyskont. Oczywiście. I oczywiście Crazy Monia. Okej, okay. Do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa.